Szlak prowadzi co prawda tam trawersem lekko pod górę, ale zupełnie przypadkowo skróciliśmy sobie po prostu drogę jakieś 1,5–2 km. To jest właśnie Dziabal Dubkal, jest miejscowość Ciąkandet na dole. Pierwszy etap to jest czysty trekking, także buty trekkingowe, kijki. Idzie się korytem wyschniętej rzeki. Dochodzi się do miejscowości Sidi Shamsherouj. Bardzo ciekawa wioska. Co ciekawe, jest malutki meczet i taki olbrzymi głaz w środku miejscowości polowany na białą niebo. Zupełnie żadnego pojęcia po co. Pełno sklepików, jakichś kotelików tanich. No oczywiście bardzo dużo ludzi, którzy chcą nam tam sprzedać Coca-Colę. Nie wiem skąd tam tutaj Coca-Coli. Wszędzie Coca-Colę sprzedają. I to po prostu nocleg tam oferowali, chociaż my nie chcieliśmy tam spać. Tak jak mówiłem, że jesteśmy dość późno, także... W jakim miesiącu byliście? Byliśmy w listopadzie, 27 listopada dokładnie. Zaczęło się bardzo szybko robić ciemno i nieprzyjemne. Temperatura w dolnych partiach musiała być około 17-15 stopni. Zabraliśmy sobie śpiwory, namioty. Mieliśmy spać na dziko, no niestety nie dało się. Była temperatura poniżej 15 stopni, więc wylądowaliśmy w schronisku. Ale to już dalej. Bardzo ładny widok. Jakbyście szli w lato, uwaga na to, jest dość duża ilość skorpionów, węży. Także trzeba być ostrożnym, chodzić w butach wysokich.